No witajcie moi drodzy, dzisiaj jest poniedziałek, ja skończyłam urlop, zaczęłam pracować, pierwszy dzień w pracy po urlopie, bardzo ciężko, dużo ludzi, ale szybciutko się ogarnęłam i wróciłam na swoje obroty codzienne. Byłam przed chwilą w Biedronce, weszłam dosłownie po 5 rzeczy, wyszłam z pełnym koszykiem, bo wiadomo, dawno nie byłam w sklepie, więc wszystko kusi. Kupiłam arbuz, jest na promocji. Wiecie co jeszcze kupiłam? Widziałam na gazetce, że ma być ten uchwyt na telefon do samochodu, a że ja w aucie nie mam żadnego, a nie chcę żadnego na szybę do przyklejania, do przesawania, więc spróbuję ten na... on jest chyba na kratkę wentylacyjną. I on jest magnetyczny, czyli ten telefon ma się trzymać sam. Troszkę się tego obawiam, no ale nie spadnie bardzo nisko, bo jest w samochodzie, więc tutaj nie ma za bardzo prawa się potłuc. Zaraz zamontuję, spróbuję, zobaczę jak to w ogóle funkcjonuje i czy to było warte swojej ceny, czyli około 30 zł. Mam nadzieję, że tak. I wiecie co jeszcze? Przyjechałam tutaj już po pracy. Słuchajcie, zapomniałam sobie wypłacić pieniądze w bankomacie, więc podjechałam pod drugi bankomat. Boże, jakie to jest malutkie. Zobaczcie. Ja się spodziewałam, że będzie takie duże, a to takie maleństwo. O matko. No, ale się zadziwiłam. Wracając do tematu, muszę wypłacić pieniądze, nie mam gotówki, a Adusia jutro jedzie do dentysty z ciocią i muszę mieć pieniądze, więc trzeba, kochani, wypłacić. Nie wiem, ile ten dentysta będzie kosztował jutro. Mam nadzieję, że nie poszaleją z ceną. Zobaczcie, jak to wygląda. Nadal się tym zachwycam, bo to jest niesamowite, jakie to jest maleństwo. I to ma mi utrzymać telefon? Jest ciężkie, malutkie, obraca nagłówka, głowica jest na tym. No dobra, montuję, zobaczę, co z tego wyjdzie. Zamontowałam, ale ze mnie koks. To się nawet łatwo, słuchajcie, wcisnęło, ale... nie trzyma telefonu. Ja mówię, co jest nie tak? A tu zobaczcie, znalazłam jeszcze takie coś. Nie wiem, to rozumiem, że jest jakiś magnes. Jak ja to mam zrobić? Kurczę, nie wiem, czy to rozkminię. No zobaczymy. Działam dalej. Mam forsę, kochani, mam forsę. Wypłaciłam do południa, ten bankomat był nieczynny. Na szczęście już jest naprawiony. I pieniążki wypłaciłam. Odnośnie tego gadżetu, słuchajcie, faktycznie musiałam przykleić na telefon blaszkę, a tutaj jest silny magnes, on naprawdę bardzo ładnie trzyma telefon, tylko że ja mam te kratki jakoś dziwnie rozmieszczone, że jak sobie go przymocuję, to nie będę za bardzo mogła do Was gadać podczas jazdy. Ale to też nie o to chodzi, żeby gadać podczas jazdy. Jak się jedzie autem, to trzeba jechać, a jak się rozmawia, to trzeba być gdzieś w miejscu, gdzie się stoi, albo w domu najlepiej. Także tak, wzięłam pieniądze. Mam nadzieję, że 150 zł wystarczy na tego dentystę. Mam w domu, słuchajcie, urwane wiadro wiśni. Grzegorz zawiózł do teściowej, one są, słuchajcie, wydrylowane, a ja teraz sobie będę w domku robić z nich drzem. Także będziecie ze mną, będziecie mi towarzyszyć, będziemy robić drzem. Od razu zaznaczam, ja drzem robię z żelfiksów czy dżemiksów, także to nie jest tak 100%, słuchajcie, bez żadnych zagęstników i robię również z cukrem i kwaskiem cytrynowym. Gotuję, później, słuchajcie, konserwuję, znaczy nie wekuję, tylko odwracam, one już się później same zsiadają i są przepyszne na zimę i takie smakują. Jeśli byście byli zainteresowani moim przepisem, to serdecznie zachęcam do oglądania mojego filmu. W dalszej części będzie przepis. Rano też przypomniało mi się, że przecież jest spalony ten basen. Ja go nie widziałam, wiecie, tylko na zdjęciach. A przejeżdżam obok niego. Ale że rano byłam zaabsorbowana, słuchajcie, tym, że jadę do pracy po takim dłuższej nieobecności, to totalnie o tym zapomniałam, wiecie. I teraz właśnie będę za chwilę przejeżdżać koło tego basenu i będę to widzieć. Także, no wiadomo, nie ma co oglądać, ale skoro już tędy jadę, to zerknę, jak to wygląda. Gdzieś słyszałam i widziałam, ktoś mi mówił, że gdzieś tam na, słuchajcie, w telewizji mówiono, że strat 10 milionów. Także kupa forsy. Matko Święta, wygląda to okropnie. 10 milionów strat, jeżeli chodzi o ten pożar właśnie tego basenu.
tego kompleksu. To było gminne, także wiecie, no, nasz burmistrz wybudował taką naszą wizytówkę Sędziszowa, właśnie ten basen. Wszyscy chcieli, żeby był, nigdy nie było. Trzeba było daleko jechać, albo do Jędrzejowa, albo do Kielc najbliżej do basenu. Na basen. Ej, co teraz? I teraz nie ma w ogóle. Moi kochani, zobaczcie, jak to wygląda. Ja spróbuję Wam to przybliżyć, jeśli się będzie dało. No i tak, słuchajcie, wygląda spalone doszczętnie. Z tego, co słyszałam, dzisiaj właśnie klienci i różne inne osoby opowiadały, że tylko się spalił basen, więc cała ta część taka rekreacyjna i hala, aula, tutaj hotel nie uległy zniszczeniu, więc będzie rewitalizacja, odbudowa, mam nadzieję, że szybka. Oczywiście budynek był ubezpieczony, więc na pewno też będzie ogromny zwrot środków od ubezpieczyciela. Czekamy z niecierpliwością, aż nasz burmistrz poczyni takie kroki i zostanie to szybciutko odbudowane. No nie wiem, czy w tym roku, chyba marne szanse, pewnie w przyszłym lub jeszcze w przyszłym, bo to nie wiadomo, słuchajcie, jak to teraz długo będzie trwało. Zrobiłam zakupy, oczywiście jak zwykle nie mam torebki zakupowej. Zobaczcie, kupiłam tą karafkę taką na sok, super. Nie miałam takiej, wiecie, zatykanej korkiem, także na zewnątrz przy grillu, żeby wypić, coś napić się, wiecie, żeby mucha nie wpadła, ani żadna osa. Bardzo fajne. Szkło bezołowiowe, można mieć w zmywarce, 100% recykling. Piwko, chlebek. Kupiłam dzisiaj, słuchajcie, te, Boże, brakło mi słowa, papryki. Ta bardzo pięknie pachnie, do tego czerwona, paczkę parówek i będzie obiadek, kochani, będzie obiadek. Do tego jeszcze dodam pieczarki i będzie ala leczo. Jeszcze cebulkę, tylko urwę już z własnego ogrodu, bo cebulkę mam. Kupiłam też, słuchajcie, woreczki z suwakiem. 3-litrowe i bodajże takie zwykłe śniadaniowe też. Folię spożywczą, bo nie mam. I jeszcze tutaj były 1,5-litrowe. Litrowe. Także będę mrożonki wrzucać, słuchajcie, zamrażać, jeśli mi tylko braknie jakichkolwiek, wiecie, pojemniczków. Jedną nutellę, bo Ada też nic nie ma. Śmietanę, bo będę robić ciasto na niedzielę. I mamy tutaj jeszcze sos sałatkowy grecki. Też kupiłam, bo mi się skończył. Ściereczki. Jeden top, mam na myśli popcorn, śmietany dwie, nie wiem, nie widziałam dużych dzisiaj. Chciałam duże, kupiłam małe, gdzieś mi się zapodziała druga sztuka. Słuchajcie, sok multivitamina z tym barku. Ja ten sok Adusi wlewam do pojemniczków na sorbety i zamrażam. I ona sobie liże sorbeciki. Margaryna Kasia, powinny też być 3 sztuki. O, jest i śmietana, znalazła się. Jabłuszka po 3,20, więc te jabłuszka no nie zmieniły ceny. Kupiłam okocim z limonka, z miętą, tutaj taki ala mojito. Mojito. Piwko bezalkoholowe na grilla. I co jeszcze kupiłam? No i kochani, arbuza i to wszystko. Tutaj jeszcze jest miotka z łopatką. Kurde, nie tania, 20 zł. Ja nie wiem, co to takie drogie. Nie spojrzałam na cenę, ale wzięłam, bo Adusia mi weszła na łopatkę i nie mam łopatki, złamała się. I jeszcze, słuchajcie, gąbeczki, bo gąbeczek też w domu nie mam. No i są, kochani, wiśnie. Super, że mam już obrane. Wrzuciłam je do garków dwóch. Mam nadzieję, że mi to nie wykipi na indukcji. Tutaj mam rosołek z dnia wczorajszego. Zrobię z niego zupę pomidorową i też schowam do lodówki albo zawekuję w słoiki. Moje wisienki są bez pestek, ale zobaczcie, one nie są jakoś pogniecione. Jeszcze próbuję takie pojedyncze pesteczki wyłowić, bo czasem w tej drylownicy to się przeoczy te pestki. I później w zębach czuć, na drzemiku, na kanapeczce z drzemem. I moi drodzy, jak sobie troszeczkę podgotuję te wiśnie, to dodaję kwasek cytrynowy i na taką ilość tutaj dodam 2, także tutaj 2 i w tym drugim garnku 2. I cukier oczywiście. I teraz tak, cukru dodam może, nie wiem, po kilogramie na każdą tutaj tą porcję.
wiśni. Jak będzie mi się wydawało, że jeszcze jest kwaśne, bo nie chcę przesadzić też z tym, słuchajcie, cukrem, to dodam jeszcze pół kilograma do każdego, także półtora torebki do każdego garnka. No i zobaczcie, troszkę tych pestek jeszcze jest, także sukcesywnie gotując będę wyławiać pesteczki. I na końcu oczywiście żelfiks, dżemik, zaraz zobaczę co mam. Wiem, że kupiłam jakiś czas temu, naprawdę już dawno, chyba w maju, był na promocji w Lewiatanie po złoty, nie, co ja gadam głupoty, po 2,99. A tu arbuz dzisiaj kupiony, bardzo smaczny, no wiadomo, ma dużo pestek, ale jest naprawdę bardzo dobry. Zjadłyśmy pół połowy, czyli ćwiartkę. Nie, pół połowy, połowy, połowy. Jedną ósmą. No i co? Nie dżemiksy, żelfiksy. Trzy w jednym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Kochani, osiem do tej ilości, czyli cztery dżemiksy na jeden chyba garnek. Jeden garnek, nie chcę, żeby było to za słabe, za rzadkie. Nie chodzi mi o frużelinę, chodzi mi raczej o dżem. Taki zwięzły, a jaki? A jaki, a jaki, a taki. Kochani, a taki, zobaczcie, jaki zwięzły dżemik. Nic nie opada, nie rusza się. Ten dżemik mam z tamtego roku. Zimno jest, ale moje kwiatki na parapetach nie podlane, bo deszcz tam nie dosięgnął, mimo że były duże ulewy dzisiaj u nas. Franusia mam pod nogami, woła moje kocie, woła moje kocie. I słychać też straż chyba pożarną. Franek? Franek! To oprócz tego, że muszę podlać kwiatki, to jeszcze oddychamy świeżym powietrzem. Boże! Cóż to się dzieje? Karetka? Jedna? A to? No, musi być jakaś ostra akcja. Jeszcze dobrze nie zapomnieliśmy o basenie. Słuchajcie, w Sędziszowie, a tu już się coś dzieje. Mam nadzieję, że nic złego. Kochani, podziwiamy przepiękne chmury. Barwy kolorów, ciemne, przebija się niebieskie i tutaj jeszcze mamy zachód słońca, a tutaj takie, zobaczcie, o, takie pasma. Od razu wszystkie psy na wsi się obudziły. Aj, matko, matko.
zrobiłam te drzemy. No wreszcie, zrobiłam te drzemy. Jeszcze muszę umyć te dwa garnki, które są oblepione, wiecie, tym słodkim drzemem, których się gotowały moje wiśnie. Wydawało mi się, że tak mało mi tych wiśni Grzegorz urwał, ale wcale nie, chyba że mi babcia dołożyła, w sensie teściowa. I wyszło mi naprawdę sporo tych słoików. Jeszcze jedna taka tura, słuchajcie, i już naprawdę tych drzemów będę miała naprawdę wystarczająco na całą zimę, wiosnę, jesień i jeszcze lato. Kurki zamknięte, 5 jajek zebrałam. Jeszcze, Adusia, Frenuś. A jeszcze Wam pokażę przepiękną dynię. Zobaczcie, jaka ogromna. Troszkę ją gdzieś tam na liściach pojawia się zaraza. Tu mam pięknego grzybka. Ten grzybek jest ze styropianu. Nie wiem, gdzie się go takiego kupuje, czy się go robi. Ja go dostałam w prezencie. Zobaczcie, jaki piękny grzybek. Wygląda mega śnie. No i teraz nie wbije. Nie ma nawet, że wbiła. Tak? Franusiu, piękny grzybek, prawda? I piękna dynia. Także czekamy na zbiory. Widzę, że to nie jest cukinia. Cukinia to jest raczej to, ale dynia, okrągłe kulki się robią, więc będzie coś z tego. Biegniesz za mną, biegniesz, ty łobuzie, ty. A chodźże. Matko, jest godzina prawie 22 i już nie mam siły, słuchajcie. Chcę już się okąpać, iść spać. Chcę Wam jeszcze też pokazać moje drzemiki, które już się prawie zsiadły. Także jestem zadowolona. Najwidoczniej żelfiksu dodałam tyle, ile potrzeba. Jeszcze gotuję makaron, słuchajcie, do zupy pomidorowej, żeby sobie odcedzić jutro, aby jutro mieli Grzesiek czy też Adusia gotowy makaron. Zagadka zresztą też, jak przyjdzie z pracy. I moi kochani, powolutku się z Wami żegnam. Będziemy się widzieć jutro. Jutro kolejny vlog. Do zobaczenia. Pozdrawiam, buziaki. Ale zobaczcie jeszcze ten mój drzem. Zobaczcie, z tych dwóch garnków wyszło mi tyle drzemu. To jest końcóweczka. Zobaczcie, jak się pięknie zsiadła. O, elegancko. Drzemik pierwsza klasa. O, zobaczcie, tutaj słoiki również. Spójrzcie, jak pięknie się zsiadł. Także jestem bardzo zadowolona. Tyle wyszło słoików. Chciałabym zrobić jeszcze taką samą porcję raz. I myślę, że to wystarczy na cały sezon, słuchajcie, zimowy.